idzie to. Na, idzie. Idzie to. Dobra, no to zaczynamy. Dzisiaj jest 28 maja. Czyli 29, jakoś tak. Nie popatrzyłem się na data, ale macie napisane na początku, więc w każdym razie jest to niedziela. Ostatnia niedziela maja 2022 roku. No i co, niekiedy się już pewnie domyślają, że z kuli ostatniej niedzieli maja, no to wiadomo, już kaj jadymy, nie? Dobrze się domyślają. Jadymy na Puńcz dzisiaj. Na Puńcz, czyli pielgrzymka. A jak już hasło pielgrzymka, ostatnia niedziela maja, no to piekary, nie? Piekary śląskie. Tam kaj każdy porządny śląski hop musi chociaż raz w życiu być. Trzeba jechać do Matki Boskiej Piekarskiej na Piekarsku Kalwaria. Po 2 latach przerwy spowodowanej tak zwaną pandemią, czyli największym kłamstwem XXI wieku. A więc niegodomy, aha, jest godzina 5 rano, słuchajcie, niegodomy, a jadymy. Mam nadzieję, że bez jakichś tam defektów, problemów, wypadków. Wczoraj był wypadek na rajdzie rowerowym szlakiem drewnianych kościołów, doszło do złamania ręki, więc ja tego nie filmowałem, bo nie był, bo do roboty trzeba było iść, sobota. Dobra, już jest zabrzeg, właściwie to nie zacznie zabrzegu. Budynek stacyjny miał być rozwalony, a nie jest. Dobra, nie będziemy tam przejeżdżać. Cisnymy od razu na Czechowice. Bo o 6 mamy start spod kościoła świętej Barbary. Także zapraszam na relacje, zapraszam na wspólne realizowanie. Mam nadzieję, że nie znajdzie się jakiś gość, który będzie proponował wszystkim, żeby zmuszał wszystkich do tego, żeby gnali jak opętani. Msza w piekarach jest o 11, więc mamy 5 godzin czasu, 70 km jest do piekur, także nie ma co gibnąć się. Jadymy. Pozdrawiamy Pisarzowice na samym początku, bo potem mogę zapomnieć. Pan Wojtek, nie wiem, czy z nami jedzie, czy nie. Ale pozdrawiamy. Próbował się do mnie dodzwonić. Kurczę, tak akurat trafił, że albo jest po nocce, albo był w robocie. Trochę się naoblikał. Trzeba będzie to ściepować. Ale lepiej być przygotowany. Ja nienawidzę tego narodu. Pewnie, że tam też są dobrzy. Oczywiście, jak wszędzie. Generalizować. Tak samo jak i Niemców, nie? Tak. Ale nie wszyscy byli za Hitlerem, nie wszyscy są za Putinem. Nie? Tak, ale... Bardzo w stronę wychowany. Sama dobrze wie, że mój ojciec w szkole tak się o tym powiedział. Ja bym wolał, żeby uczono w szkołach polskich uniwersytetów, a nie azowskiego. Tak. I za komuny,
bo ja nie chcę uchodzić. A jeszcze ojciec był oficerem wojska polskiego, tylko ojciec młodych politycznych, bo się przekonał, jakie to zjawisko, jak ty mu jedno jest to legitymacją oficerską, to ty zdymbią. I mówi, dobra, to wstrzymują. Ja mówię, a mojego dziadka, który będzie to Niemcy zabić, ojciec był za nim zabić. To już między Kobiurem a Tychar. Stara droga na Kukulicę. Idę po szkle, żeby przejechał. Mam nadzieję, że lód nie będzie uciekł. Z wami. O. Jeszcze kurde coś pamiętam. No. Jeszcze coś pamiętam z tych liter. Ale ukraiński jest trochę się różni od rosyjskiego. U nas właśnie tam przyjeżdżają zrobić auta, kierowcy zawodowi. No to w Polsce to jest do mnie. Ale tam się właśnie zastanawiamy. No, no. To bardzo podobne języki, nie? To rozumie, a teraz przyjechały tak nie razem, tylko dziennie. Dwa, trzy na wszystkich rejestracjach. Też powiedział, że nie robimy. Także chcę się tam za tu mordę dreć, a tym. O! Zadzwoni! Zadzwoni! Przyjechali! Tu było. Policja go wywaliła. Tak. Kazała mu jechać. Nie zrobili nic. Ani jednego, ani drugiego. Powiedział, my nie zbiedniejemy. No tak. A te skórki synu niech mają za swoje. Skoro tak robimy. Zapisać.
Teraz uczestniczy poczuł sponsora. No ale będzie kiełbasa, ty jako organizator. Co kto życzy? To ma pieniądze na ile? Ile pieniędzy? Co sobie kto życzy? Jest sponsor. Ale kiełbasa się będzie tak czuje, czy nie? Nie, nie. Ale nie, to by była wybocza. O, coś spadło. Chciałem stanąć, bo temu kurczę jedzenie wypadło. Tu chyba jedzenie wypadło. Nie. Jedzenie wypadło. I? No. Kurde, wiesz co? Ja się pierdzielę. Zamknę, nie zamknę. Dzięki. Kurde, jak w Czechach dosłownie. Czesi tak kurczę w niedzielę pracują. No tak, ten tam dorwał tych cyklistów i jechać szybko. Przerwa na siku, 10 minut jedziemy. Wyjeżdżamy z Rudy Śląski do Świętochłowic. Czyli sobie w samym sercu aglomeracji.
wyjedziemy, to jeszcze do pokoju trochę tego wejdzie, nie? No, dokładnie. Bo widzę, że most trochę mały ten jest. Według tego skawał wagi nie jest. Tu jest setkę most. Ja? No, no ponad 100. No widzę, że zakończyła się msza na Piekarskim Wzgórzu i moja pielgrzymka też się zakończyła. Też będzie grał dla Matki Bożej, tak jak to czyni często w Piekarach. Jak widzicie, jest Pana i to już drugo Pana dzisiaj, więc przyjadą po mnie i sprawa jest trochę podejrzana. No ale dawno nie miał takiego przypadku. Powrót autostradą. Pielgrzymka tylko w jedną stronę. No ale cóż, takie rzeczy się dzieją. Tak, no to ja wracam w dość nieoczekiwany sposób. Z piekor. Jeszcze może coś tam nagromy, a ja już wam dziś ogodą. Czymcie się i do zaś.